Kurde, to brzmi jakbyś rozpalał kuchenkę gazową. Aż dostajesz bana na 2-4. Żółwik dla ciebie. Widzę, jeżeli chodzi o jakiś slap house, mamy tutaj mocnych reprezentantów na Discordzie. Szczerze, to bangla w... Jeżeli ktoś wie, jak mnie zniechęcić do kliknięcia w link, to jesteś to ty. Jeżeli robisz K-pop, tobie może pomóc tylko Bóg. Jestem dzisiaj, to mi homofob, i co? Woda nie ma tu na streamie, wpadaj czwartek, sobota, niedziela. Oceni ktoś, czy można było coś poprawić. Drum pattern można byłoby poprawić i bas mógłby być w odpowiedniej nucie. Już widzę, że to będzie drillowy, k***a, bitniwy. Okej, okay, jestem ciekaw. No nie, no nie, no nie, no ty... Nie pasują te dźwięki, k***a. Nie klej się. Zrobiłeś melodię z basa, a później 808 podłożyłeś? To nie jest aż tak głupi pomysł, jak możecie myśleć. Ja się trochę śmieję z tego. Da się zrobić z 808 melodii i podłożyć pod to 808. Słuchajcie się, to jest melodia z 808, a później przechodzi to po prostu w 808. Jest więcej na pewno przykładów, kurwa, czegoś takiego w nawet trapowej muzyce. Okej, ale mogłoby być mniej nudne, no. Sorry, jeżeli to brzmi chamsko, ale no, to jest szczera moja opinia. No, w sensie ta melodia nie wybija się niczym. Słowiański drill? O kurwa. Kleo na drillu! Donatan, get on it, kurwa. Za dużo nut w melodii. Ona zbyt często się zmienia i zbyt słabo jakby bas do tego wszystkiego pasuje. Ja często miałem z tym problem, jak sam tworzyłem melodię. Stwierdziłem, ale mam zajebisty pomysł, nie? I ciągle gdzieś skakałem to jakoś. I kurwa, później dopasuj sobie do tego 808, nie? Chrupek, dobrze, chrupek, nie zawiedź mnie. Pierdolnięcia się spodziewam. Kurwa, chrupek, generic melodia straszny. Drums i git, ale ta melodia, nic się nie zmienia w niej. Ale chrupkowi można odpuścić, chrupek ma parę slapów na swoim końcu. Jeszcze dużo pracy przede mną, na ten moment jak oceniacie? Ty, wkurwimy Mateusza montażystę. Patrzcie, jak on będzie chciał przyzumować na plik, to będzie musiał... Ha, ha, przybliż na to, przybliż na to. Ha. Kurwa, no nie. To będzie musiał... przybliż na to, przybliż na to. To ma fajny vibik. To jest spoko. Cykady suko. Podoba mi się ten rim, tle taki. Pijemy za lepszy czas. Dobra, jedna uwaga, klap jest za cicho. Względem basu, tu jest bas, tu jest klap. Fajnie jakby na tym samym poziomie nadawały. Cycuszek, pizdeczka, delikatesik, kropka wave. Melodia jedynie trochę powtarzalna na tej gitarze, ale... Polsko-meksykański menel podchodzi do twojej impali, kurwa, na granicy Meksyku ze Stanami i mówi do ciebie, kurwa, te trzy słowa. Fajne, to mi się podoba, to jest ładne. Ale mam swoje niecne podejrzenie, iż melodia to sample. Pino. Widzę, jeżeli chodzi o jakiś slap house slash klubowy trap, mamy tutaj mocnych reprezentantów na Discordzie. Jeżeli chodzi o taki hip-hopowy trap i boom bap, też paru by się znalazło. Jeszcze potrzebujemy coś latino rytmy. Znowu, wydaje mi się, że za głośny jest bas, za cichy jest klap. Kurwa, kamyk, mega ładnie, mega ładnie. Szczerze, nie widziałem wcześniej tutaj kamyka, albo nie kojarzę przynajmniej. Ale tutaj widzę, kurwa, też na poziomie. Pobi kasiera w alkoholowym type beat. Kurwa, szczerze? Trochę jedynie poprawić master bardziej. I to legitnie może bangać na jakimś, kurwa, spinning record. Podoba mi się, że to nie jest takie, kurwa, generic. Że to nie jest takie sztampowe, nie? Że to ma taki bounce pojebany. Nie, nie to jest dojebane, to jest akurat mocne. Mega się jaram, jak coś takiego jest tutaj na tym serwerze. Kurwa, ja muszę bardziej się zintegrować z producentami z tego serwera. Bo ja bym też nawet z wami coś, kurwa, podziałał. Że po pierwsze, ja czasowo ostatnio się nie wyrabiam. A po drugie, jestem, kurwa, społecznym chujem i nie piszę z ludźmi nigdy. O kurwa, co ty, Weronika, tu zrobiłaś? Ja pierdolę. Czekaj, czy to ma sens? My szczerze? Sam nigdy nie miałem, kurwa, tak szalenie wyglądającego projektu. Psytrance, okej.
O kurwa! Wiecie, co ja muszę zrobić? Ja muszę zrobić tajny kanał producentów na tym serwerze i ci, którzy robią najlepsze bity na tym głównym kanale, będą mieli tylko i wyłącznie dostęp do tego bardziej tajnego. Zajebiste. Mega, mega mi się podoba. To jest nawet okej drill. A mi ciężko ceniać drill, jak sam nie jestem jakimś dużym fanem drill. Dobra, chwila, czekaj, co? Goofy Alan. Tak. Ej, nie czuję się dobrze, nie. Lecz ona robi dobrze, nie. Tu się z bitu trochę wyjebać. Szczerze, parę szlifów i to by było legitnie dobre. Czasami się tam coś potrafi z bitu wydupcyć. To nawet nie jest to, że musiałbyś to nagrywać na nowo, tylko przesunąć programy trochę w lewo. Bez kitu, to brzmi jakbyś rozpalał kuchenkę gazową. Albo jakbyś traktor, kurwa, odpalał. Czekaj, czy Rychu coś nowego w życiu na SoundClouda? Robimy epkę 5 miesięcy temu, Rychu! Bierasz oceny w szkole, kiedy łamię twoją matkę. Robimy rap dla uzależnionych. Ode mnie dostaniesz mele na ryj i buta na plecach. Ty jesteś zwarty, pozdrawiam. Nie zrobić w dniu dzisiejszym czegoś, co nie przypomina czegoś, kurwa, co już kiedyś było zrobione. Ale to mi się mega podoba. Rychu, ja kibicuję w chuj. Na ficie garnitur była taką ksywę, a na bicie Dr. Play. I chuj mnie to obchodzi. Góry na scenie się zakotwicza. Długo nie było tu nas i scena leży na cycach. To pełnowartościowy rap, kurwo. To mi się zdaje, beat nie pasuje aż tak bardzo do dyluwy, do której przyzwyczaił nas Rychu. Jak słyszę taki bounce, to znaczy ogólnie taki vibe cały, to pierwsze, co mam w głowie, Fish Island. Sam nie wiem, co tu się odpierdala. Smack a bitch in the face. Ej, zaawansowany projekt. Szczerze? Ale wy się śmiejecie, a kurwa, takie proste gówniactwo potrafi być lepsze niż kurwa ktoś, kto aurowki 8-7 do jakiejś samplowanej melodii podłoży na trapie. Która jest za cichą melodią. Podoba mi się ten sample, więc może jebnie. No nie pasuje ta 808 do tego wokalu. A jeszcze wczułem. Potencjał był duży, no. Letniak beat type. Beat tego typu w ogóle. Kurwa, stwórzmy kulturę bitową w Polsce, gdzie nie będziemy mówili type beat, tylko tego typu. Jak kurwa Tiger, beat tego typu. Młody klakson, beat tego typu. A Chrupka jeszcze miałem sprawdzić, ty kurwa. Chrupek mi wysłał kolab z Kamykiem. Chrupek to ziom, Chrupek jest kurwa kozakiem mega. Chrupek, aż sam ci dam reakcję na prywatnej wiadomości. Ej, nikt ma pytanie na serio? No to ja mam na serio kurwa odpowiedź dla ciebie. Wypierdalasz, bo dostałeś bana na 2-4. Baby Renfri, ale zgranie. Kurwa, żółwik dla ciebie. Pozdrawiam widzów, tego też nie mam siły już kończyć. Spokojnie, większość producentów nie ma siły kończyć swoich projektów. Jeżeli chodzi o mnie, jestem w tym mistrzem. Ale szczerze, jak twoje projekty wyglądają tak, że mają kurwa 30 milionów automacji i 20 milionów dźwięków, to też się nie dziwię, że cię nie chcę kończyć. Szczerze, coś takiego szanuję, bo nigdy nie miałem na tyle kurwa siły psychicznej, żeby robić projekt jakiś bardziej złożony z większej ilości dźwięków, który rzeczywiście jest kompleks. Niżej trochę masz SoundCloud, okej? Okay. What's your SoundCloud, boss? Fajne, w sensie dubstepu dawno nie słyszałem. Szczerze? To bangla w chuj. Przeraził mnie trochę styl graficzny, Weroniko, tego SoundClouda, ale sama muzyka się broni. Ją ocenisz mój kawałek, jest w K-popowym stylu. Jeżeli ktoś wie, jak mnie zniechęcić do kliknięcia w link, to jesteś to ty. Odpalę, nie chcę w niego klikać, ale z drugiej strony jestem ciekawy. Ale nie, no to wciąż tylko 5 zł. Młoda Nara. Tak nazywa się piosenka. To jest, przypominam, piosenka w stylu K-pop. Widzowie, pomożecie? Tobie może pomóc tylko Bóg, jeżeli robisz K-pop. You are at a K-pop concert. Żeby być w pełni obiektywnym, K-pop, ja nie jestem targetem, ale K-pop ma przeważnie bardzo dobrą produkcję. Jestem zmęczona brakiem szacunku, wokół ciągle teksty mądrych głów tu. To jest K-pop? Nie, to nie jest złe. Szczerze, spodziewałem się kloca, dostałem z buta informację K-pop, dostałem to w donacie. U mnie na streamach to by się wiązało z tym, że najprawdopodobniej kliknąłbym film i dostałbym kurwa link do Rickrolla. Wyszło, co nie tak, że nie mam żadnych porażek. Nie powiedziałbym, że to jest K-pop. K-pop to jest koreański pop, czyli to jest po prostu pop tworzony przez ludzi o koreańskiej narodowości. Zaliga in the level. A szczerze, to jest git. To jest dobra piosenka. Ale wciąż jestem w strefie, gdzie nie wiem, czy czuję się komfortowo bujając się do potencjalnie K-popu. Nawet tekst nie jest aż tak cheesy, jak się spodziewałem. Spoko, to jest dobrze skonstruowana piosenka. No nie mam jakiejś krytyki tutaj. Wszystko, żeby stać się jedną z was. Jestem
Produkcje nie zajebiście. Całkiem szczerze, piosenki, które ja osobiście wypuściłem i są według mnie o wiele za duże niż powinny być kiedykolwiek, są bardziej amatorsko stworzone niż ta piosenka, której aktualnie słucham. Moda. Dobra robota, tak całkiem szczerze. Szczerze, jestem pozytywnie zaskoczony. Nie sądziłem, że kanał Własna Muzyka okaże się być tak dobry. Szczególnie, że ja nigdy tego Discorda nie reklamowałem jakby tym, że tutaj można się jakoś pokazać od strony produkcyjnej, jeżeli chodzi o muzykę. I tak naprawdę tutaj wchodzili ludzie głównie po memy i tam później się odnalazła jakaś grupa bardziej właśnie skupiona na muzyce. Dużo klosów się pojawia na tym serwerze. To muszę powiedzieć, że kurwa mimo wszystko klosów jest sporo, ale jest coraz lepiej.